Oczywiście sam film będzie dotyczyć tylko i wyłącznie poziomu w backroomsach, artykułu wykreowanego przez jednego z użytkowników, przez gościa oznaczającego się jako Apple Stripe, i nie ma ten film na celu absolutnie nikogo urazić, albo czy jakkolwiek wyśmiać, czy wyszydzić jakieś kwestie religijne czy coś. Nic z tych rzeczy. Film polega tylko i wyłącznie na omówieniu poziomu backrooms. O numerze 2137, taki trigger alert, żeby później nie było. Pod ostatnim filmem z Backrooms, gdzie to omawialiśmy sobie poziom 974, Kitty's House, pojawiła się masa próśb odnośnie stworzenia filmu na temat poziomu 2137. Czy może lepiej powinienem powiedzieć 2137? I szczerze totalnie nie ogarniam, że to robię, bo to taki trochę dziwny pomysł jest jak na moje oko, ale kij, będzie fajnie. Zatem tak, w dzisiejszym filmie wysłuchałem wasze wszystkie prośby i dzisiaj przenosimy się do poziomu sygnowanego dość słynną liczbą 2137. Bo tak, takowy poziom w Backrooms faktycznie istnieje, tylko że jest stworzony przez fanów, nie jest oficjalny i nie znajdziecie go na Wikidocie, a natomiast znajdziecie go na Backrooms Fandom i to właśnie stamtąd brane są tutaj informacje. Także tak, cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym po wysłuchaniu waszych licznych próśb zajmę się poziomem 2137 w Backrooms. Czy może kto woli poziomem 2137, gdzie znajduje się... No dobra, o nim powiemy trochę później. Nie zaczniemy, strzel kciuka w górę pod filmem, że mógł się gdzieś tam już dalej fajnie pozycjonować, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej i 160 tysięcy widzów do końca tego miesiąca. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Zapraszam cię również do mojego Instagramka, linka masz w opisie, a tymczasem moi drodzy, bardzo proszę, dosiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie wszystkich informacji na temat poziomu 2137 w Backrooms, czy jak to woli, poziomu 2137. Zatem poziom 2137 w Backrooms, czy może lepiej byłoby powiedzieć poziom 2137 w Backrooms, będzie bardziej praktycznie, jest 2138 poziomem Backrooms, jakby ktoś nie wiedział. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako czwarta, zatem jest to poziom niebezpieczny, niezabezpieczony i istnieje tutaj średnia liczba jednostek. I tak, kto by się tego spodziewał, poziom 2137 jest kościołem katolickim. No proszę was, każdy z was się spodziewał, prawda? Znajduje się tam kilka ławek, ołtarz oraz piwnica, a sam budynek jest oświetlony światłem wpadającym przez witraże. Jednakże pewna plotka głosi, iż są to w rzeczywistości byty, jednak nie jest to potwierdzone. Co więcej, większość rzeczy znajdujących się na tym poziomie jest w rzeczywistości wykonana z drewna. Na poziomie znajduje się około 30 ławek, sporadycznie mogą zdarzyć się tu krzesła. Jednakże absolutnie nie powinieneś siadać na którejkolwiek z tych ławek. Ze względu na to, iż bardzo często są w nich poukrywane byty. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak dany byt jest w stanie dostać się do ławki, ale jest w stanie. I wobec tego, kiedy siądziesz na jakiejś ławce, ten może cię wystraszyć albo zaatakować. W kościele rzecz jasna znajduje się ołtarz. Jest to duży, kamienny stół, na którym napisane zostały dziwne napisy w języku łacińskim o następującej treści. Nie ma nadziei? Umrze. Zgubiliśmy go. Nadchodzi zemsta. Niestety, ani nie wiadomo, kto to napisał, kto jest autorem tych słów, ani tym bardziej, kogo mogą one dotyczyć. Kim jest on? W sumie, co do osoby, która mogłaby te słowa napisać, mam pewną koncepcję, ale to opowiem wam o niej za moment. Tuż za ołtarzem znajduje się zejście do piwnicy. W środku znajdziesz kilka pomieszczeń, które są wypełnione rzeczami. Możesz w nich znaleźć m.in. trochę wody migdałowej lub jedzenie, prowiant, a także jedynego takiego prawdziwego lokatora tego poziomu, a jednocześnie właściciela posesji. Niespodzianka, jest to papież bez twarzy. Papież bez twarzy jest centralną istotą na poziomie 2137 i jest jednym z powodów, przez który lepiej trzymać się z daleka od poziomu 2137. Papież bez twarzy jest humanoidalną istotą przebraną za papieża. Zamiast twarzy ma wielką czarną dziurę, jest również wyjątkowo wrogi, agresywny i może zabić kogoś w bardzo krótkim czasie. Jest to na maksa niebezpieczny byt, więc lepiej trzymać się od niego z daleka i chłopa nie denerwować. Poza papieżem bez twarzy spotkasz tu jeszcze kilku milusińskich typów, takich jak Smilersów, Ćmy Śmierci, Hauntsy, Facelingi czy Złodzieje Skór. Niestety na poziomie 2137 nie ma żadnych placówek ani kolonii. Aby dostać się na poziom 2137, możesz przykładowo nocą przejść przez podłogę na poziomie 2009.
Możesz dostać się tutaj również odnajdując drzwi z numerem 2137 właśnie. Znajduje się on na wielu poziomach, lecz głównie znajduje się na poziomie 5. Istnieje tutaj także tylko jedna droga ucieczki z poziomu 2137. Jest to mianowicie znoklipowanie się przez ołtarz, co doprowadzi cię do poziomu 2240, czyli na niejaki szczyt piramidy. Jest to całkiem ciekawy poziom, więc skoro już 2137 mamy za sobą, to może rzućmy na chwilę okiem na niego. Poziom 2240 jest tajemniczą piramidą złożoną z gigantycznych bloków wykonanych z nieznanej skały. Kiedy już pojawisz się na tym poziomie, musisz być pewien, że pojawisz się właśnie na szczycie piramidy. I zaleca się, abyś tam właśnie został, bo im schodzisz z piramidy dalej, w sensie niżej, im coraz bardziej starasz się zejść w dół, tym robi się coraz bardziej niebezpiecznie. I to nie ze względu na to, że jest tu jakoś bardzo dużo bytów, bo w zasadzie nie ma tutaj jakichś bytów, które mogłyby ci zrobić krzywdę, z wyjątkiem pewnych ekstremalnych przypadków, gdzie pojawiły się niejakie wysokie duchy. Przepraszam, wyłączę powiadomienia, sorry. W zasadzie cały case z niebezpieczeństwem tego poziomu skupia się na tym, im iż niżej... Co? Cały case związany z niebezpieczeństwem na tym poziomie skupia się na tym, iż im schodzisz niżej, tym robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Przykładowo na niebie pojawiają się burzowe chmury. Drastycznie również zmienia się tu temperatura. Warunki pogodowe będą stawać się coraz bardziej niebezpieczne, przykładowo będą to miały miejsce ulewy, śnieżyce, wichury, ekstremalne upały. Także więc słodko, istnieje kilka równoległych kopii tego poziomu, więc za każdym razem możesz być pewien, że jeżeli nagle znoklipujesz się z jakimś ziomkiem i trafisz tutaj, to możesz być pewien, że będziesz tutaj sam, bo ziomek znalazł się w równoległej kopii tego poziomu, gdzie też będzie sam. Strasznie to bardzo jest pogmatwane, ale w sumie bardzo ciekawy poziom. Został on uznany za ciekawostkę, kiedy został odkryty w roku 1998. Fajnie. No i cóż, w kwestii poziomu 2137, a także ciekawostki o poziomie 2240, to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że taki bardziej śmieszkowy odcinek na temat poziomu, który jest troszeczkę takim, nie wiem, memem, fajnie się wam oglądało i być może w przyszłości będzie pojawiać się więcej takich filmów, gdzie weźmiemy sobie jakąś trochę podejrzaną liczbę, na przykład 69 i zrobimy właśnie film na temat backroom z poziomu 69, może jeszcze w kolejnym filmie, jeżeli to przybładło wam do gustu. Jakby co, poziom 2137, jak i poziom 2240 zostały stworzone przez fanów, więc nie znajdziecie ich na Wikidocie, a na Backrooms Fandom, wszystkie linki macie w opisie. Więc gdyby ktoś z was chciał się bardziej z tym wszystkim zapoznać, to linki macie w opisie, serdecznie zapraszam. Tymczasem cóż, giga dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu, jak wam się spodobał, to pamiętaj o zostawieniu kciuka w górę pod nim, a także suba na kanale, jest tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Dawajcie, dobijamy 160 koła do końca czerwca, jesteśmy całkiem blisko, więc miejmy nadzieję, że nam się to uda. W sumie mamy jeszcze cały tydzień na to, więc powinno nam się udać. Swoją drogą, jak oglądacie ten odcinek, to wstawiłem go 24 czerwca, więc od razu chciałem życzyć wszystkim przemiłych wakacji, bo wreszcie się zaczęły, co nie? Nie wiem, mi jest jakoś dziwnie się przyzwyczaić, bo ten rok szkolny minął na maksa szybko, totalnie zleciał nie wiadomo kiedy. Szczególnie te ostatnie kilka miesięcy, jakoś od marca, lutego, to popyliło strasznie. Przede wszystkim też dziękuję wam wszystkim za to, że byliście ze mną przez ten rok szkolny i oglądaliście te moje filmy przez ten czas. Powstało tutaj naprawdę wiele ciekawych rzeczy, jak na przykład cała seria z wyjaśnienia fabuły Poppy Playtime, z której te pierwsze odcinki publikowałem jeszcze chyba na przełomie października i listopada, dokładnie nie pamiętam, ale ciepło to wspominam. Samą serię z FNAF-a Security Breach, bo naprawdę super mi się to tworzyło. Generalnie gra może nie jest jakaś najlepsza, ale świetnie się bawiłem tworząc z niej filmy. Przez ten rok dodatkowo stworzyłem mnóstwo filmów o Backroomsach, cała seria została totalnie rozbudowana. Między innymi o wyjaśnienie fabuły tego, co tworzy Game Pixels, o jakieś inne poziomy. Między innymi również ciepło wspominam tworzenie serii z Poppy Playtime Chapter 2, albo z Co się stało z... krótką serię, skąd tak naprawdę pochodzą te zdjęcia. Kiedyś jeszcze do tego wrócę, bo to jest naprawdę fajny koncept i myślę, że drzemie w tym jeszcze duży potencjał. Czy na przykład moja seria z wyjaśnienia fabuł gierek, na przykład z, nie wiem, Mr. Tomatoes albo Andy's Apple Farm. To się tworzyło naprawdę na maksa świetnie. Także cóż, dzięki wszystkim za ten rok szkolny, teraz zaczynamy wakacje, filmów będzie coraz więcej. Już teraz chyba w tym tygodniu pojawią się 4 filmy, w sensie łącznie z tym i dwoma poprzednimi. I myślę, że chciałbym zachować takie tempo przez całe wakacje, bo myślę, że dam radę, chociaż czasem pewnie zdarzą się wyjątki oczywiście. I tak jeszcze swoją końca, dziękuję za to wszystkim wam, że jest nas już tutaj ponad 150 tysięcy. Pamiętam, jak zaczynały się poprzednie wakacje,
i pomalutku dobijaliśmy do 70 tysięcy, a teraz jest już nas tutaj ponad dwa razy więcej, więc totalnie dziękuję wszystko za to, kocham was. Tymczasem co, ja już nie zabieram wam więcej czasu, dzięki teraz jeszcze za oglądanie, strzel kciuka w górę pod filmem, jak ci się spodobał. Zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, obejrzyj mi poprzednie filmy, wyczekuj też tych następnych, wpadaj na mojego Instagramka, drugi kanał, TikToka i tą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a my słyszymy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, mówi do was Mondar, udanych wakacji raz jeszcze, trzymajcie się, cześć!